Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj reaktywujemy starą serię na moim kanale, a jest to China Post. Wielu z Was mi prosiło, żebym wznowiła tą serię, bo jesteście ciekawi, jakie tam fajne ciekawostki znalazłam na AliExpress, bo tam głównie buszuję. Więc dzisiaj nadszedł ten czas i mam dla Was 3, a raczej 4 fajne rzeczy. Jeśli jesteście nowymi widzami i jeszcze nie wiecie, na czym polega China Post, to jest to seria, w której pokazywałam kilka rzeczy, które niekoniecznie są gadżetami, ale są rzeczami, które są warte uwagi i fajnie, jakbyście na przykład dowiedzieli się, że coś takiego jest, można sobie zamówić i to w naprawdę fajnej, niskiej cenie. Więc na tym polega ta seria, a teraz lecimy dalej. Zanim zaczniemy, to proszę Was, żebyście kliknęli przycisk subskrybuj tutaj na dole oraz przycisk dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, bo YouTube ucina zasięgi. Nie widać moich filmów. A do tego, jeśli ten film Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapeczki w górę i napiszcie w komentarzu, która rzecz najbardziej Wam się podobała. Zacznę od tego, że ja ogólnie korzystam głównie z AliExpress na telefonie, ponieważ jest to, myślę, o wiele bardziej wygodniejsze niż akurat przeglądanie tej strony przez komputer. I polecam Wam bardzo serdecznie, żebyście właśnie pobrali sobie aplikację AliExpress, bo fajnie się tam wszystko zamawia i po prostu tylko wrzucasz do koszyka i nagle jest takie kupuj i czekasz 2 miesiące. Okej, okay, pierwsza rzecz, którą dzisiaj Wam pokażę, którą niekoniecznie jako pierwszą zakupiłam, ale to akurat nie jest ważne. Pierwszą rzeczą, którą chcę Wam pokazać i która jest moim zdaniem mega fajna, jest to taka oto czapencja. Ja się w niej zakochałam i ogólnie szukałam takiej czapki, ponieważ jest taka rosyjska youtuberka, która właśnie strasznie lubi tą postać z Adventure Time, więc jestem mega jej fanką i uznałam, że skoro ona ma taką czapkę, to ja też chcę mieć taką czapkę. I słuchajcie, to jest taka zwykła czapka jak na zimę. Nie pamiętam, jak one się nazywają. Jak byłam młodsza, to pamiętałam, ale teraz już nie pamiętam. I słuchajcie, powiem Wam, że ja za tą czapkę dałam 15 zł. Ona mi przyszła w przeciągu miesiąca. I powiem Wam, że jest naprawdę bardzo fajnie wykonana. Ja już ją nosiłam i ona w ogóle nie gryzie mnie. Te wszystkie tutaj hafty są bardzo starannie wykonane. Ona od środka wygląda tak, tutaj nic się nie pruje. Naprawdę jest mega porządnie zrobiona i przypuszczam, że gdyby taka czapka pojawiła się w polskich sklepach, przynajmniej kosztowałaby około 40, nawet 50 zł. Przyznaję, 15 zł to jest kuszące. Od środka wygląda tak. Tu też jest cała ta czapka fajnie zszyta. Nic się nie pruje. Materiał też jest mega fajny i po prostu słuchajcie, nie pozostaje nic innego, jak po prostu zamiast iść do polskich sklepów i szukać czapek na zimę, nie wiadomo w jakich wygórowanych cenach, po prostu wejdźcie na AliExpress i no przyznajcie, czy ta czapka nie jest urocza? Jest cudowna. A do tego już niedługo będziecie mogli mnie w niej zobaczyć, ale to jeszcze przed nami, więc na razie nic nie zdradzam. Kolejną rzecz, którą dla Was przygotowałam, zakupiłam i ogólnie jestem w niej zakochana i zawsze, kiedy mam ochotę coś pomiziać, pościskać, to idę po to do pokoju. I słuchajcie, ostatnio w internecie pojawiło się masa takich gniotków, jakichś takich żelków do zgniatania, które mają być takie pseudo-relaksacyjne. Jakby polega to tylko na tym, że jest satysfakcja w mizianiu tym i dotykaniu i ściskaniu. I ja coś takiego znalazłam na AliExpress. Niekoniecznie tutaj chodzi o DIY, więc to pomińmy na razie. Chodzi o gotowe takie gniotki, które możemy zakupić za około cenę dosłownie kilku złotych. I one są w różnych wielkościach, różnie wyglądają, są w formie ciasteczek, owoców, warzyw i niecenzuralnych rzeczy. Ale ja dzisiaj pokażę Wam coś, co mnie po prostu urzekło. A jest to, słuchajcie, taka oto brzoskwinka. Jest przeurocza, wygląda tak, jak rzeczywiście wygląda brzoskwinka emoji. I ja się po prostu w niej zakochałam. Ale słuchajcie, ja do niej tak nie byłam do końca przekonana. Mówię, po co to komu? Po co kupować takie rzeczy? Marnowanie pieniędzy. A jak ja to dotknęłam, jak ja sobie to ścisnęłam, to jest to tak uzależniające. Słuchajcie, to jest tak głupie, że aż mi jest wstyd o tym mówić, ale ta brzoskwinia jest tak mięciutka, tak fajna, że ja po prostu czasami tak siedzę i tak myślę sobie, tak mam ochotę pościskać tą brzoskwinkę. Więc ściskam teraz brzoskwinkę. I powiem Wam tak, jeśli chodzi o wykonanie, no to ona ma tutaj takie postrzępione krawędzi, nie jest to jakoś idealnie zrobione. Ma piękne wcięcie tutaj.
Jeśli chodzi o malowanie, to na przykład tutaj gdzieś tam się rozlała ta farbka, nie wiem czy to widać, ale tutaj jest rozlane. Jakby tutaj, jak, może nie, może na przybliżeniu, jak Wam to pokażę, tutaj jest troszeczkę już rozdarte i to mi takie przyszło, ale nie umniejsza to tej brzoskwince, bo i tak jest cudowna i się ją niesamowicie fajnie zgniata. Jest to uzależniające i to niedługo pewnie będzie leczone w zakładach psychiatrycznych, więc myślę, że jestem pierwszą osobą, która tam się uda, kiedy takie podkategorie powstaną. Sprawdziłam właśnie cenę tej brzoskwinki i okazało się, że była ona dość wysoka, bo kosztowało mnie to, słuchajcie, 15 zł. Ale tylko dlatego, że ta brzoskwinia jest rzeczywiście spora, że ja ją tak łapię w dwie ręce i ona jeszcze tutaj po bokach wystaje. Ale są mniejsze i też, no naprawdę mówię Wam, jest tyle fajnych wzorów tych gąbeczek. Są na przykład takie przesłodkie ciasteczka polukrowane, jakieś pączki, cukierki, wszystko tam jest. Myślę, że nawet jakieś potworki, jakieś, wiecie, postacie z bajek też będą. I to w naprawdę różnych cenach, bo to się waha od około 7 do nawet 30 zł, tak mi się wydaje. A do tego jest przesłodka i ona się tak powoli odkształca. Ty masz, Mateusz, baw się. Jeśli myśleliście, że brzoskwinia była najbardziej kontrowersyjną rzeczą w tym odcinku, to się mylicie, ale raczej się nie mylicie, bo raczej to, co teraz Wam pokażę, jest rzeczą, która skłoniła Was do obejrzenia tego filmu. A mowa tutaj o naprawdę przesłodkich majtaskach. I kiedy ja je zobaczyłam, kiedy zobaczyłam tego mopsika, który tak na mnie patrzy, ja nie mogłam się oprzeć. I ten mopsik tutaj tak jest z przodu, jest z tyłu. No i ja się w nim zakochałam po prostu. Ja musiałam kupić te majtki. No ja nie wiem, czy ja będę w nich chodzić, no bo no tak, ale no, bo te gacie są przesłodkie. Ale musiałam je kupić. I teraz tak patrzę, że nawet chyba widzę, gdzie jest przód, a gdzie tył. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo wcześniej tego nie mogłam rozgryźć. Ale poza tym, że mopsik jest piękny i mnie skłonił do zakupu, bo wiecie, że uwielbiam mopsy, to ten mopsik, słuchajcie, tutaj, jeszcze tutaj tak ma ukryte uszy. Są uszy i no i no, no kto nie chce mieć takich majtek, no. No powiedzcie szczerze. Tak, i te oto uszka są z tyłu, więc tym bardziej uroczo. Ja ich nie zakładałam jeszcze, to są świeżo przysłane do mnie gacie, więc ja tutaj jeszcze ich nie przymierzałam, wypadałoby je wyprać najpierw. Ale słuchajcie, co mogę powiedzieć? Materiał jest taki, że w sumie jakbym dotykała tego żywego mopsika, jest taki milutki. No i naprawdę jestem w szoku wykonania i jakości, bo tutaj wszystko jest fajnie, dobrze zszyte, nic się nie pruje. Ten materiał jest niesamowity. Ja się w nim zakochałam. No i co tu dużo mówić, to są mopsiki, tak? Ale poza mopsikami uznałam, że nie, to nie może być tak, że ja po prostu kupię tylko gacie w mopsy. Mam też świnkę. I świnka też jest mega cudowna. Tak samo jest Milusia, tak samo, tego samego jest kroju, tego samego rozmiaru. I świnka też ma uszy, o, akurat nie z tej strony. Świnka ma uszy, ciemniejsze już. Uwaga. No. Dzisiaj mi trochę odwala, więc musicie mi to wybaczyć. Tak, ale świnka też jest przesłodka i skradła moje serce, pomimo, że nigdy nie byłam ze świnkami. Więc pewnie zastanawiacie się, ile kosztują takie oto wspaniałe majtki. A kosztują one tyle, co w sumie wszystkie poprzednie rzeczy, które pokazywałam, czyli 15 zł. Za jednego majtasa. I co tu dużo mówić, ja nie będę komentować miniaturki, bo już od początku, kiedy zobaczyłam te majtki, ja już widziałam miniaturkę tego filmu, czyli ja z wielkimi gałami wpatrzona w te majtki, bo naprawdę zakochałam się wielką, prawdziwą miłością. I tak, co tu dużo mówić, to na tyle, jeśli chodzi o China Post. Wszystkie informacje, jak wyszukać sobie te oto rzeczy na AliExpress, podam Wam na dole w opisie, więc to możecie zerkać.
I co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie piszcie w komentarzach, która z rzeczy najbardziej Wam się podoba i którą może kupicie, albo napiszcie, kiedy już kupicie i przetestujecie sami. Jestem mega ciekawa. Jeszcze raz Was zapraszam, żebyście klikali przycisk subskrybuj tutaj na dole oraz przycisk dzwoneczka, a do tego zapraszam Was na wszystkie moje portale społecznościowe, jak na przykład Instagram, gdzie możecie do mnie też pisać, odpisuję często, Facebook i też moja grupa na Facebooku, plus Snapchat, na którym codziennie nagrywam swoje daily, więc jeśli chcielibyście zobaczyć, jak żyję i co robię w ciągu dnia, to koniecznie wbijajcie na mojego Snapa. I to tyle. Mam nadzieję, że ten film nie zostanie zablokowany. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. I pa, pa.